Identyfikator podmiotu SCP-811. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-811 powinna być przechowywana w cylindrycznym, szklanym pomieszczeniu o kontrolowanym mikroklimacie, promieniu między 10 a 20 metrami, wypełnionym do średniej wysokości minimum 2,5 metra, pod mokłą glebą i stojącą świeżą wodą słodką. Zagroda ta powinna być wzbogacona o różnorodne gatunki roślin wodnych pochodzących z jej rodzimego bagna w... Ponieważ ta roślinność wykazała przystosowanie do bardzo szybkiego odrastania po obrażeniach spowodowanych kontaktem z SCP-811, jeżeli tylko zniszczeniu nie uległy korzenie rośliny. Średniej wielkości pnie i kłody oraz dodatkowe, bogate w próchnicę gleby mogą zostać przyznawane w nagrodę za dobre zachowanie. Głębokość wody nie może przekraczać 0,5 metra w najniższym punkcie. Wysokość komory musi być nie mniejsza niż 5 metrów powyżej najwyższego punktu gleby. Temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 25 stopni Celsjusza, a wilgotność powinna być wyższa niż 70%. Pomiędzy drzwiami do habitatu, a drzwiami do reszty placówki znajduje się komora dekontaminacyjna. Powietrze, które jest dostarczane do komory, pod żadnym pozorem nie może zostać przesłane w inną część placówki. Metan, będący wynikiem normalnej interakcji SCP-811 z jej otoczeniem, nie jest anomalny i może być gromadzony do wykorzystania jako paliwo. Gorące przedmioty i otwarty ogień są zabronione wewnątrz habitatu. Pomieszczenie musi być codziennie sprawdzane pod kątem poziomu pH i drobnoustrojów w glebie i wodzie, jak również zmian w składzie chemicznym. Habitat powinien być czyszczony raz na 2 tygodnie, najlepiej przez personel klasy D. Wszystkie wyrzucone odpady powinny być poddane kwarantannie, do analizy przed usunięciem przez standardowy protokół zagrożenia biologicznego. Obiekt ma otrzymywać co najmniej 5 kg żywego pokarmu w ciągu 24 godzin po zakończeniu poprzedniego posiłku. Obiekt nie ma problemu z żerowaniem na ludziach, więc zaleca się, aby personel nie wchodził do habitatu, jeżeli SCP-811 nie pożywiała się w ciągu ostatnich 16 godzin. Nieinwazyjna procedura medyczna może być wykonywana na SCP-811 poza sytuacjami awaryjnymi, w których do uratowania życia obiektu wymagana jest taka procedura. Minimalnie inwazyjne procedury wymagają przeglądu i jednomyślnego zatwierdzenia przez przypisany do SCP-811 zespół medyczny i obecnego szefa projektu. Zobacz dokument 811B zawierający wykaz substancji, które mogą być podawane SCP-811 jako leki. Wszystkie prośby obiektu muszą zostać sprawdzone przez zarówno specjalistę do spraw chowu zwierzęcego, jak i przynajmniej jednego pracownika poziomu trzeciego przed zatwierdzeniem, przy czym cała procedura nie powinna zająć więcej niż 48 godzin. Chyba, że wyjątkowe okoliczności stanowią inaczej. Pomimo, że SCP-811 na ogół nie jest agresywna, jeżeli nie czuje się głodna lub zagrożona, wszyscy pracownicy obsługi mają być świadomi, że nadal jest to drapieżnik wykorzystujący zasadzki i nadal trzeba podejmować wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć obrażeń lub infekcji. Wszystkie osoby wchodzące do habitatu muszą nosić pełne, nieorganiczne kombinezony przeciwbiologiczne i maski tlenowe oraz muszą być w grupach co najmniej dwuosobowych. Wejście do pomieszczenia zabronione jest w przypadku posiadania otwartych ran lub owrzodzenia w dowolnym miejscu na ciele. Osoby cierpiące na astmę lub inne choroby układu oddechowego nie mogą wchodzić do habitatu bez zezwolenia podpisanego przez lekarza z upoważnieniem poziomu 4. Dotychczasowe badania wskazują, że SCP-811 nie może spowodować poważnych obrażeń u nikogo, kto jest poprawnie zabezpieczony kombinezonem przeciwbiologicznym. Każdy, kto z jakiegokolwiek powodu usunie część kombinezonu, będąc jeszcze w habitacie, będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu, włącznie z przekwalifikowaniem do projektu, który nie będzie mieć negatywnego wpływu i specjalnych wymagań dotyczących amputacji. Opis. SCP-811 jest zbudowana podobnie do ludzkiej kobiety, z nieproporcjonalnie długimi i cienkimi kończynami oraz lekko nadętym regionem brzucha. Ma 171 cm wzrostu i waży niecałe 47 kg w związku z dziwną fizjologią. Szczegóły w dodatku 811-2.
Jej skóra ma delikatne właściwości ścierne. Jest zabarwiona na nakrapiany kolor zielony, który służy do kamuflażu wśród trzcin w jej naturalnym środowisku. Jej pot działa jak łagodny środek podrażniający skórę. Ma bardzo tłuste, czarne włosy, które okazały się być odporne na czyszczenie za pomocą konwencjonalnych szamponów. Szczegóły w dodatku 811.1. Wykazuje częściowe zrozumienie języka ludzkiego, zgodnie z przypadkami dzikich dzieci, które zaginęły w wieku kilku lat, a nie jako niemowlęta. Wewnętrzna część dłoni i stóp SCP-811 ciągle wydziela przejrzysty, zabarwiony na zielono lepki śluz. Śluz nie wydaje się mieć wpływu na tkankę własną SCP-811, jednak każda inna substancja organiczna, która styka się z nim, zaczyna się gwałtownie rozkładać w procesie, który nie jest w pełni zrozumiały, redukując substancję do lekko lepkiej czarnej cieczy. SCP-811 może następnie wchłonąć tą ciecz poprzez skórę, bezpośrednio do swojego układu krążenia. Badania wykazały, że cały układ krążenia SCP-811 jest wypełniony płynną, rozkładającą się materią organiczną. Biopsje pobrane od SCP-811 wykazały, we wszystkich przebadanych komórkach, obecność bakterii beztlenowych, które ze względu na widoczny brak czegokolwiek przypominającego funkcjonowaniem czerwone krwinki we krwi, są obecnie uważane za to, co SCP-811 stosuje do metabolizowania związków chemicznych w układzie krążenia. SCP-811 nie defekuje ani nie produkuje odchodów w tradycyjnym sensie. Nie posiada jelita cienkiego i grubego. Zamiast tego odpady komórkowe i substancje, których SCP-811 nie jest w stanie zmetabolizować, zbiera w tym, co w sensie anatomicznym jest brzuchem. W żołądku enzymy i flora bakteryjna sprawia, że odpady zastygają w ziarnistą substancję podobną do smoły, której SCP-811 okresowo się pozbywa poprzez kontrolowane wymioty, mechanizm, którego używa do polowania. Obiekt celuje w twarz lub stwierdzone otwarte rany celu, a następnie czeka, aż cel umrze albo natychmiastowo poprzez uduszenie z powodu zablokowania ust i nosa, albo w ciągu kilku dni od załamania się wielu układów organizmu z powodu agresywnej infekcji bakteryjnej. Zęby SCP-811 nie wydają się mieć żadnej nienaturalnej odporności na próchnicę, wynikającej z długotrwałego narażenia na związki i mikroflorę z jej odpadów. Zobacz dodatek 811.1. Prognozy dla pracowników, którzy mieli kontakt z odpadami SCP-811 poprzez błonę śluzową lub otwartą ranę są dobre, jeśli w ciągu pierwszych 3 godzin rozpocznie się terapia antybiotykowa o szerokim spektrum działania. Potem jednak szybko spadają. Personel klasy D lub pozbawiony leczenia przez 12 godzin może wymagać terminacji. Dodatek 811.1. Do dzisiaj SCP-811 poprosiła o regularne dostawy bydła na potrzeby polowania. Odmowa. Usunięcie krokodyli z puli zwierząt dostarczanych do polowania. Zgoda. Umieszczenie w wodzie różnych gatunków ryb z jej rodzimego... Odmowa. Jedną szczotkę do włosów wykonaną w 100% z materiałów syntetycznych. Zgoda. Jednego pracownika klasy D, który co drugi dzień będzie przychodzić do habitatu z basenem i prysznicem w celu umycia i nałożenia odżywki na jej włosy. Zgoda. Zauważono, że standardowe szampony do włosów nie są w stanie odpowiednio oczyścić włosów SCP-811 z nadmiernego oleju, więc zatwierdzono wykorzystywanie kosmetyków z większym udziałem silniejszych środków powierzchniowo-czynnych. Zwracanie się do niej za pomocą dwusylabowego imienia, zapisanego fonetycznie jako AE. SCP-811 jest analfabetą, tym samym nie może sama wybrać pisowni. Zgoda. Przeniesienie ulgi w związku z przewlekłym bólem zęba. Zgoda. Wniosek został początkowo odrzucony, dopóki nie odkryto bezpiecznego i skutecznego sposobu podawania znieczulenia ogólnego SCP-811. Oraz nie został opracowany plan operacji dentystycznej. Aby przetestować metodę i dostosować plan do nieprzewidzianych wymagań, usunięto ząb numer 47. Zapis FDI, zapis Viola. W drugiej operacji usunięto resztki zęba i zainstalowano niezbędne protezy. SCP-811 została wyposażona w zestaw kompletnych protez dentystycznych do naprawy w razie potrzeby.
jednego żółwia w kombinezonie hazmat do celów innych niż spożycie. Odmowa. Żółwie odpowiednio usunięto z listy zwierząt dostarczanych do polowania. Możliwość umieszczenia małego habitatu z żółwiem w obszarze obserwacji na zewnątrz habitatu SCP-811 w celu wzbogacenia środowiska jest brana pod uwagę. Dodatek 811-2. W związku z faktem, że SCP-811 posiada płuca i zęby, mimo braku dla nich wyraźnego zastosowania, obiekt został zabrany do laboratorium radiologicznego strefy badawczej 12 na prześwietlenie rentgenowskie w celu zbadania wewnętrznej struktury. Wyniki były nierozstrzygające. Późniejsze badania MRI wykazały, że SCP-811 ma kilka niezwykłych gruczołów i narządów dołączonych do układu limfatycznego, które mogą pomagać w regulacji lepkości i flory bakteryjnej substancji znajdującej się w układzie krążenia. Jeden z takich narządów w jamie brzusznej wydaje się zawierać gaz lżejszy od powietrza. Możliwość, że SCP-811 była kiedyś... jest obecnie badana. Ze względu na niemożność utrzymania sterylnego środowiska pracy, ograniczone zrozumienie biologii SCP-811 oraz trudności w obliczaniu masy obiektu, ryzyko poważnych powikłań lub śmierci podmiotu zostało uznane za zbyt wysokie, aby zatwierdzić chirurgiczną operację rozpoznawczą. Dziennik przesłuchania 811-16. Przesłuchujący dr Trebuchet, młodszy asystent badawczy Watcher. Pytania. Jedzenie. Doktor chce pytań? Tak. Jaka jest najwcześniejsza rzecz, jaką pamiętasz? Wcześniejsza to rzecz? Wczesna rzecz. Rzecz przed. Przed płytkiem? Przed pudełkiem. Najprzed? Tak. Duży człowiek. Wysoki. Ale bardzo mała. Bardzo mniejsza niż człowiek. Była jak człowiek. Co było takie jak on? To. Nie jak ale jak człowiek. Jak ludzi. Twoja skóra? Zaraz, mówisz, że miałaś taką skórę jak my? No to wygląda. A co potem? Atik, polu, tu. Zimno. Igła, a co one, one się nazywają igły. Igła, tu. Zimno. I potem? Boli. Czerwone. Czerwone. Była bardzo głodna. Bała się. Zjadła człowieka. Skóra. Jak ta. O Boże. Notatki. O ile rozumiem atrakcyjność szkolenia nowych na czymś generalnie niegroźnym i tak zielonym jak oni sami, to czy jednak moglibyście rzucać ich najpierw na jakieś inne humanoidy przez jakiś czas? Staram się wykonywać tutaj prawdziwą pracę. Doktor Trebuchet.